Niedawno Brock Lesnar stracił tytuł Universal po 500 dniach jego panowania. Fani jednak nigdy nie zapomną tego reignu z tej negatywnej strony, ale gdybyśmy się cofnęli o rok, to przypomnielibyśmy sobie, że na SmackDown Live również mieliśmy mistrza, który na długo będzie zapamiętany jako jeden z najgorszych mistrzów świata XXI wieku. Mowa oczywiście o Jinderze Mahalu. Jednak czy jego reign był aż taki tragiczny? Mimo wszystko po niecałych 9 miesiącach od porażki Modern Day Maharadży z AJ Stylesem możemy sobie wyróżnić 10 punktów, które pokazują, że nie był on aż takim złym mistrzem. Realna nowa era. Ponowny podział na brandy był nazywany początkiem nowej ery w WWE. Czy możemy stwierdzić po tych 2 latach, że to była prawda? I tak, i nie. Przez pierwsze 10 miesięcy zdecydowanie nie mogliśmy tak o tym mówić, ponieważ przy tytułach mistrzowskich kręciły się naprawdę te same osoby. Jednak 22 maja 2017 roku podczas ekskluzywnej dla rosteru SmackDown gali Backlash byliśmy świadkami prawdopodobnie najbardziej szokującej zmiany mistrza w XXI wieku. Jinder Mahal pokonał Randy'ego Ortona, zostając mistrzem WWE. Spowodowało to, że naprawdę mogliśmy się poczuć, że jest obecnie nowa era, nowe czasy w federacji. Był to ogromny szok i na początku wydawało się, że po dłuższym czasie naprawdę będziemy pozytywnie wspominać reign Maharadży. Więcej czasu dla tag teamów. Po zdobyciu mistrzostwa WWE przez Jindera Mahala tytuł stracił trochę na swojej wartości, a sama federacja postanowiła, że kosztem storyline'ów z udziałem Jindera więcej czasu będą dostawali reprezentanci dywizji tag teamowej. W rezultacie otrzymaliśmy fantastyczną rywalizację pomiędzy The Usos i New Day o tytuły mistrzowskie, która trwała od samego początku reignu Maharadży aż do jego końcówki, czyli Hell in a Cell. Była to świetna decyzja, która tak naprawdę podnosiła z ziemi na kolana poziom SmackDown Live. Heelowy mistrz robiący swoją robotę. Co jak co, ale trzeba przyznać Jinderowi, że heelowym mistrzem był naprawdę bardzo dobrym. Obecnie jesteśmy świadkami czasów, w których heelowie są bardziej wspierani przez fanów, a faceowie są po prostu buczeni przez swoje postacie. Oczywistymi przykładami są Roman Reigns i John Cena. Natomiast Mahal był tym czystym heelem. Jasne, był to też spowodowane faktem, że nie jest dobrym wrestlerem, jednak nie zawsze umiejętności równają się z reakcjami, jakie on zbierał. Maharadża swoimi promami oraz sposobem wygrywania pojedynków był odbierany jako rosowy heel. I właśnie to jest prawdopodobnie największym plusem jego title reignu. Pokazanie Ortona z dobrej strony. Nie każdy jest fanem Randy'ego Ortona. Głównie jest to spowodowane jego nudną face'ową postacią, którą Viper nasraczył. Idealnym przykładem może być jego wygrana podczas WrestleMania 33 z Brayem Wyattem, czym zdobył kolejne mistrzostwo WWE. I bądźmy szczerzy, ale fani nie byli z tego zadowoleni. W feudzie z Maharadżą wyglądał zupełnie inaczej niż jako zwykły face. Wyglądał żywiej, jego segmenty naprawdę mogły się podobać i było czuć jego nienawiść do Jindera. Randy'ego rzadko się dobrze ogląda jako face'a, jednak kiedy jest on prowadzony tak jak w rywalizacji z Mahalem, to można byłoby go oglądać o wiele częściej. Chwilowe podniesienie wartości Shinsuke'a Nakamury. Następnym pretendentem do mistrzostwa WWE po Randy Ortonie był właśnie Shinsuke Nakamura, dla którego był to 2 story na SmackDown Live. Spowodowało ono też to, że wartość Japończyka chwilowo się podniosła i nie mówię tutaj tylko o samym feudzie z Mahalem, gdyż już w jego trakcie było nie najlepiej. Mowa tutaj o samym początku, kiedy to podczas jednego z odcinków SmackDown Live Nakamura pokonał Johna Cena, zdobywając właśnie miano pretendenta. Przez to zwycięstwo fani zaczęli spekulować, że King of Strong Style naprawdę może odebrać tytuł Jinderowi. Stało się niestety inaczej, do końca roku 2017 było nie najlepiej z jego postacią. Jednak to wszystko było tak naprawdę początkiem lepszych czasów dla legendy New Japan Pro Wrestling. AJ Styles dążący do zdobycia tytułu. Ostatnim pretendentem do mistrzostwa WWE za panowania Mahala był właśnie AJ Styles, który po zwycięstwie na przedostatnim SmackDown Live przed Survivor Series do dziś jest posiadaczem tego tytułu. Jednak teraz cofnijmy się do Hell in a Cell 2017, gdzie AJ Styles zakończył swój feud z Baronem Corbinem, tracąc jednak mistrzostwo United States. Po tej gali ruszył na story z Maharadżą, które raczej możemy wspominać najlepiej z reignu Mahala. I wszystko to dzięki Stylesowi, który jak zwykle potrafi wyciągnąć naprawdę dużo z większości zawodników. Tym razem nie wyglądało to inaczej, a sam AJ dążący do zdobycia mistrzostwa wypadł bardzo dobrze.
Land of Opportunity. 2 lata temu ponowny podział na brandy był nazwany nową erą, a podczas pierwszego SmackDown Live po drafcie Shane McMahon i Daniel Bryan użyli hasła, że niebieska tygodniówka to Land of Opportunity. Czy można tak o niej powiedzieć? Osobiście naszym zdaniem nie. Jednak właśnie zdobycie mistrzostwa przez Jindera Mahala było tą szansą. Szansą, którą zawodnicy mieli otrzymywać z dnia na dzień i której niestety nie otrzymują. Odświeżenie obrazka tytułu WWE. Jeśli spojrzycie na ostatnich kilkunastu mistrzów WWE, to tak naprawdę jest to lista głównie ciągle powtarzających się zawodników. Cena, Reigns, Rollins, Lesnar, Styles, Orton czy Sheamus. Wyróżniającymi się mistrzami są oczywiście Bray Wyatt, Dean Ambrose i właśnie Jinder Mahal. Reign Maharaja dał nam ogromne odświeżenie, jeśli chodzi o tytuł i właśnie tego czegoś potrzebowaliśmy. Czegoś nowego, czegoś, co może zwiastować ciekawsze, oryginalniejsze czasy. Bardzo blisko tytułu był Nakamura, teraz najprawdopodobniej przejmie go Samoa Joe, a potem możemy chyba spodziewać się powrotu do byłych mistrzów, czyli The Miza i Daniela Bryana. Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych plusów, szczególnie w tych monotonnych często czasach. Nowy sposób prezentacji mistrza. Nie tylko sam Reign Jindera był odświeżeniem dla mistrzostwa WWE, ale także sposób jego przedstawiania, prezentacji postaci Maharadży. Już sama nazwa gimmiku Mahala pokazuje coś oryginalnego, coś nowego, coś czegoś jeszcze w głównym tytule nie mieliśmy od czasów Slaughtera. Absolutna nienawiść do Ameryki, nawiązanie do kultury indyjskiej Bollywood Boys, którzy swoimi postaćmi również dużo dorzucali do gimmiku swojego szefa. To wszystko spowodowało, że widzieliśmy zupełnie nowo wyglądającego mistrza WWE, co jest oczywiście rzeczą pozytywną. Najpewniej znów długo będziemy musieli czekać na takiego wrestlera, który będzie mistrzem z oryginalną postacią. Prawdziwe feudy face kontra heel. Co łączy feudy Mahala z Ortonem, Nakamurą i Stylesem? To, że naprawdę było w nich czuć klasyczne, prawdziwe rywalizacje pomiędzy heelem a face'em. Mieliśmy do czynienia z nieznoszonym przez wszystkim mistrzem, a z drugiej strony biegunu byli ci, którzy fani wspierali. Chcieli, by ci odebrali tytuł, więc pop pojawiał się przy ich wejściach, natomiast przy Mahalu było soczyste buczenie. Jinder już swoją postacią powodował, że jedyny pop, jaki zebrał podczas swojego reignu z tytułem, był w Kanadzie, czyli w jego rodzinnym kraju. Ciężko jest sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widzieliśmy taki feud o mistrzostwo WWE, kiedy nie znając zawodników, można było stwierdzić po samych reakcjach publiczności, który z nich jest dobry, a który zły. I to by było na tyle z naszych powodów, dlaczego title reign Jindera Mahala był całkiem okej. Jeśli macie jakieś swoje powody, to podzielcie się z nami nimi w komentarzach. Zapraszam was też wszystkich na nasze social media, tak jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych informacji ze świata profesjonalnego wrestlingu. A jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby wspierać naszą działalność. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.